Witam ci serdecznie w kolejnym nagraniu 90-dniowego wyzwania. Dzisiaj otrzymałem takie pytanie. Pytanie, Jacek, co dla ciebie znaczy osiągnięcie wolności finansowej? Dla mnie osiągnięcie wolności finansowej oznacza to przede wszystkim, aby mieć pieniądze od pierwszego do pierwszego na opłacenie wszystkich rachunków. Żebym nie musiał myśleć, czy mi wystarczy, czy mi nie wystarczy. Aby jeszcze z dochodów zostawało mi pieniędzy po prostu, żebym sobie mógł odłożyć w razie W, jak to się mówi, żebym mógł sobie takie konto zgromadzić pieniądze na w razie W. Abym mógł mieć pieniądze na inwestycje. Abym mógł iść do restauracji i nie patrzeć w menu na lewą stronę, przepraszam, mógł patrzeć na lewą stronę, a nie patrzeć na ceny, nie patrzeć co ile kosztuje, tylko żebym mógł wybrać to na co mam ochotę. Abym mógł wyjechać kilka razy w roku z całą rodziną na wczasy. To jest dla mnie osiągnięcie wolności finansowej. I teraz zadam Tobie pytanie, czy znasz jakąkolwiek osobę, która na etacie osiągnęła poziom milionera? Bo ja nie. Więc zastanów się, czy na etacie jesteś w stanie osiągnąć wolność finansową. Jeżeli chodzi o marketing sieciowy, znam masę osób, które już osiągnęły wolność finansową. Dlatego nie ma różnicy, w którym momencie ty dołączasz do marketingu sieciowego, z jaką firmą ty współpracujesz. Najważniejsze jest to, jakie są twoje działania, czy idziesz drogą właściwą, czy drogą własną. Dlatego zawsze polecam, aby iść drogą właściwą, drogą sprawdzoną, drogą, którą wskaże tobie twój lider, twój mentor i iść cały czas w kierunku wolności finansowej. Mieć po prostu obrany cel, obraną drogę, do której będziesz adekwatnie z dnia na dzień robił przynajmniej jeden malutki kroczek. Ja nie mówię, że w marketingu sieciowym dojdziesz do wolności finansowej w przeciągu tam, nie wiem, kilku miesięcy. Może być to kwestia kilku lat, ale czy nie warto zbudować coś, dzięki czemu będziesz mógł później jechać kilka razy w roku na wczasy? Będziesz mógł ten biznes robić z każdego miejsca na świecie, ponieważ robiąc marketing sieciowy przy użyciu internetu, możesz go robić z każdego miejsca, gdzie masz tylko dostęp do internetu. Gorąco Cię pozdrawiam. Zastanów się nad tym, czy masz swoje dlaczego, bo jeżeli nie masz swojego dlaczego, to raczej nigdy, ale to nigdy nie dojdziesz do prawdziwej wolności finansowej, aby mieć czas dla rodziny, mieć czas na realizację swoich hobby oraz mieć taką zasobność portfela, aby móc sobie pozwolić na kilkumiesięczne wczasy i po prostu swój biznes prowadzić z każdego miejsca na świecie. Jeszcze raz gorąco Cię pozdrawiam. Do zobaczenia już w jutrzejszym nagraniu. Ciao!